serdecznie witamy wszystkich hodowców. No, mamy godzinę 8.41. O tej godzinie tutaj rozpoczynamy tutaj relację z imprezy, która się będzie odbywała w Kosakowie tutaj podczas lotu, przylotu gołębi z lotu finałowego. Oprócz tego, że tutaj na Kosakowie się odbywa ten finał, też mamy jeszcze w kilku innych miejscowościach w Polsce loty, m.in. w Długie Mazury u kolegi Wojciecha Ziobroniewicza i Sylwestra. Jest też finał, oni lecą odległość 420 km, już też gołębie wystartowały, oni na lot dali 361 gołębi, spodziewają się ich przy tym dystansie tak około chyba godziny 14. Tutaj na komputerze też podglądamy inne gołębniki, tutaj popatrzmy, 361 gołębi widzimy zakoszowanych na lot, piąty lot konkursowy, finał w Długie Mazury. Kolega Sebastian Ostojalniński w Czersku. Dzisiaj leci trzeci lot konkursowy z miejscowości Nowogat, odległość 190 km. I właśnie przed chwilą z nim rozmawiałem. 8.40 gołębie również wystartowały. Tam po trasie jest pogoda bardzo ładna, czego niestety nie można chodzić tutaj o tej pogodzie, którą mamy w Kosakowie. Tu widzimy, mamy przygotowane miejsca dla gości, ale na razie gości żadnych nie ma. Jeszcze co się nie dziwię, bo jest deszcz, jest troszeczkę wcześniej, ale popatrzmy, jest tutaj niebo bardzo zachmurzone, pada deszcz. On teraz troszeczkę ustał, ja wyjdę, pokażę może. Ustał ten deszcz, ale on za chwilę powinien całkowicie przejść. Słyszymy pieski, czekają troszeczkę, to nie będzie problemem. My na lot tutaj daliśmy, przypomnijmy, 347 gołębi i z miejscowości Dargun, to 385 km one lecą i już wystartowały. Możemy sobie tutaj czekać, tak jak pokazywałem, może przejdę. Tak jak pokazywałem na internecie, sobie mamy podgląd. Tutaj sobie będziemy też oglądać inne gołębi. Wszystkie te dane odnośnie ilości gołębi na lot, które poszły, odnośnie tego, no, kiedy zostały wystartowane, jaki jest dystans, mamy na stronach internetowych, także możemy sobie tutaj dokładnie wszystko pooglądać. Tutaj sobie, kiedy jesteśmy jeszcze przy okazji, to oglądamy. O, tak wygląda strona, gdzie nie ma jeszcze żadnych wyników, bo czekamy właśnie na przylot i miejmy nadzieję, że będzie co tutaj oglądać. Jesteśmy tutaj cały czas oczywiście na WG Kosakowo, czekamy na gołębie. Mamy teraz godzinę, Maciek, którą? Popatrzmy tam komputer, może czy gdzieś? Komunii 10.10. Czy komunii nie byli, bo my mieli zegarki, ale nie byli. 10.10. Tutaj koledzy przyjechali nas odwiedzić, proszę bardzo, koledzy się przedstawią. Mirek Puzurowski. Keller Andrzej. Puzurowski Czesław. I oddział jaki? Kartuzer Żukowo. 078. Tam gdzie kolega Henryk. Eron jeszcze lata? Tak, oczywiście. Tam. Gdynia Centrum. Gdynia Centrum, tak? Gdynia Chylonia. Sekcja Jaka Chylonia, Centrum. No to już zaczynam teraz ustalać. Tutaj czekamy wspólnie na gołębie. Tutaj gołębie masz chyba tylko ty, tak? No nie, mamy wszyscy bracie. Mają. Aha, wszyscy. No bo my dwoje mamy, jesteśmy tandemem. Tutaj jeden poszedł, czy dwa, czy pięć? Jeden, nie, bo my taki z kolegami z oddziału, żeśmy tak... Aha, bo oddział bardzo ubogi. Sobie... Znaczy oddział ubogi i po prostu nie było ten, to... Nie, ile tam w tej drużynie jeszcze lata? Trzy, tak. No to już żartujemy, ale to jest tak. Gołąb o numerze 078 po prostu, tak, i nazwa drużyny też taka jest. Tak. Jak zdobywał wcześniej jakieś konkursy takie? Znaczy się... Akurat nasz gołąb tak niespecjalnie, w czołówce nie, bo teraz był 80, a tak zawsze mu się tam nie śpieszyło. I poszedł na finał. Mam nadzieję, że dzisiaj to już wygra. Dlatego z odstawą przyjechaliśmy. Zobaczmy, ty, zobacz jak się odstawili. Wczoraj koszowali, dzisiaj to się Łukasz i Adrian odstawili, zobacz. I Karmadlak, odwróć się, pokażmy jeszcze o Goldwings, ty, zobacz. O, witam i kolega jeszcze, o, witam Krzysztof, o, witam. Kolega też tu ma gołębie? Tata Łukasza. A tata, razem hodujecie? Tak. No to fajnie. Tata Łukasza, Łukasz i ten, dzięki nim praktycznie to mogłem wszystkie loty zakoszować. No bo tak, koledzy się często deklarują, że na przykład pomogą. Przyjadą, że tak, będą, nie ma... ale nie przyjeżdżają. A na tak, nich czy... zawsze mogłem liczyć. No i Adrian, chodź tu, weź też tak, wiesz, ja nie byłem tak... Adriana dzisiaj nakarmimy za to porządnie. Tak, on tak wygląda, taki zawiedzony właśnie. No. Nie, tak. Ale to nie to Kalman Godwin. Nie. Może być prima. Tutaj, to może być prima, no patrz, jaki ten dobry, to nic. Czekamy na tutaj na gołębie, ale wy, Łukasz, tu masz swoje? Nie. Tak, też z panem Woźniakiem. A z Tadeuszem? Tak, drużyna z Tadeuszem chyba dzisiaj nie będzie? O 7. Będzie Tadeusz? Tak, będzie. No to dobrze, to co popatrzymy, ale zobaczmy. Pogoda nam już się zaczyna wyklarowywać, mamy tą godzinę 10 rano, kiedy tu przyjechaliśmy, 8.30, 8.40, to padało intensywnie, było za duże zachmurzenie. Zachmurzenie jeszcze zostało, aczkolwiek tam już z tyłu te chmury są rozganiane przez wiatr, deszczu już nie ma, obwiało nam, tu widzimy wszystkie ławeczki, także będziemy mogli sobie tutaj siedzieć i kibicować. O. Gołębie, która godzina jest? 10 po. 10 po, sprawdzimy, czy wszystko działa.
Okej, 10. 11. 11. To się doczekaliśmy tutaj. Kibice tutaj mamy. Trzy siadły. Zobacz, nam wszystko dobrze działa, Maciek. Pierwszy gong wszedł. Jest już, zaraz odczytamy, czy jest odbity. Drugi. Tak. Jest odbity. Zaraz przeczytamy, do kogo należą. Weź tam mi to odczytę, bo ja to będę filmował. Mamy pierwsze dwa gołębie odbite, zaraz przeczytamy. Tu zobaczmy kibiców, ale która pięknie przyszły. 11. Czym? Kogo? Kolegi Damrata? Ale czas miał rewelacja. Ty, ale to jest godzina rewelacyjna, nie? No kurde. Co, jeszcze jeden idzie, o. Nie, to nie to, stąd. Oj kurde. Ale mamy. No i Tadziu, co? Tadeusz, kurde, twojego gołębia nie ma. Chyba, że ten. A patrzcie, który jest, patrzycie, który jest tam? Tam jest na internecie, u góry na komputerze pokazuje, przeczytajcie. No chodź, 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 chodź. A tam jest to samo, tylko, to który jest pierwszy? O, i zobaczcie wszystko z tego gołębnika. Jest następny. Oj, czwarty przyleciał. To był w tej grupie pięciu, tam jeden tutaj jeszcze może krążyć. Mamy pierwsze gołębie. Odbiło też go? Weź tam zobacz, Maciek, czy go odbiło. Tu mamy przesunięcie parę na 10 sekund, a minut. Ile jest trzeci? Kogo jest? Pawlaka. Dobra, także tutaj, no zobaczmy, ale i kibiców mamy tutaj. Koledzy tutaj z różnych oddziałów przyjechali, tutaj się koledza przedstawi, bo jeszcze też nie, wcześniej nie filmowaliśmy. Który? Ten? No a jak, który? Sebastian Duszek, oddział 060, dnia Sopot. Tak, tutaj 073 kiedyś był Sopot. To Sopot, dnia Sopot, 060. Pamiętam, notowałem tam kiedyś z kolegą Mirkiem Stankowskim. Ale Sopotu już nie ma. Ja wiem o tym, bo on tam nie, chyba nie, zrobił. Nie, tak? Dobra, tu widzimy. Oby wszedł. Ale czas miały piękny. Ile tam jest metrów na minutę? 1500? To bardzo dobry czas. Bardzo dobry. No to szybciej niż do ostatniego krótszego lotu było. No i doczekaliśmy się. Trzy gołębie już mamy. Są tutaj właściciele tych gołębi? Są właściciele? Tadeusz, o, gratulujemy. Pierwsze miejsce. Drugie. No ale pieniędzy dzisiaj nie dostaniesz. Chyba, że wyda. Rodowód jest do gołębia? On chce w złocie, no to dobrze, no to jeszcze chyba tak. Maciej. To są obcy, nie ma obrączki. To obcy. Ty Maciek, Tadeusz ma, mówi rodowód, to nagrodę chce dzisiaj. Zobaczymy wszystko. No nie, czekamy na następne ptaki. Chyba też.